Mój pierwszy pik z czerwonymi tocami w FIFA 22 jest... Ej! Jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że to samo będziemy mogli powiedzieć o drugim rozdaniu, które także jest bardzo dobre. W sensie, słuchajcie, kartami 95 nie będę gardził. Szczególnie dlatego, że dziś zrobimy sobie pika z ikoną i tak naprawdę dziś zrobimy sobie wszystko, co jest do zrobienia. Zatem foder na pewno się przyda. Przydadzą się oczywiście także wasze łapki w górę i subskrypcje, jeśli tego nie robicie. Jeżeli w jakiś sposób mogę was przekonać do zasubskrybowania kanału, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w najbliższą niedzielę na tym kanale film z Arkadiuszem Milikiem Skład Wszechczasów powraca pod odrobinę zmienioną nazwą, ponieważ teraz będzie to GOAT Skład. Tłumaczyłem na moim Instagramie, czemu nazwa się zmienia. Fajnie, żeby te filmy miały szansę zaproponować się za granicą. Jeżeli się uda, to spoko, jak nie, to i tak nazwa fajna. No i przede wszystkim imponujący pierwszy gość, reprezentant Polski. Zatem nie wiem jak wy, ja jaram się naprawdę mocno, że udało nam się takie nagrywki z Ergolem zorganizować. Teraz jaram się trafieniem Wilfrida Ndidiego. No dobra, nie tak bardzo jak filmem niedzielnym, ale może być. No to może paczka Ultimate będzie dla nas odrobinę szczęśliwsza. No straszne jest to, że te nagrody za Food Champion zostały znerfione. Słuchajcie, wbiłem tą rangę piątą, no rangę przed tą rangą, która daje gwarantowane paczki z tocami, nie? I kurde, nie mam nawet paczki toc, która była jeszcze 2 tygodnie temu, nie? To przecież, no, co to jest za pomysł w ogóle? Ale stop! Ja nie mogę narzekać. Ja muszę być pozytywny, bo to jest w stanie zagwarantować mi, wiecie, no, zwrot w paczkach. Tak więc liczę na to, że i dziś zobaczymy coś ciekawego. No może nie w tej paczce z podglądem, chociaż Geekiego zawsze miło zobaczyć, ale tu, w tych wszystkich paczkach tocowych, naprawdę liczę na to, że uda nam się trafić coś dobrego. Zrobimy i to cerę dywizję i 86+, te wyzwania społeczności pewnie też, no ale to co najważniejsze, dziś także ulepszenie historii ikon. Ale na samym początku i tak zrobimy coś w ogóle jeszcze innego, a mianowicie otworzymy sobie paczkę z wymiany ikon, bo czemu nie? Foder jak najbardziej nam się przyda, zatem tego pana wymieniamy i mam nadzieję, że 25 kart 82+, przyniesie nam chociaż walkout, bo oto wcale nie możemy być spokojni przy tej paczce. Dlatego X kliknięte, kciuki zaciśnięte i jest informo, okej? Nie mam pojęcia, kto to może być. Pope, spoko, ja nie wiem jaka jest teraz drużyna tygodnia, zupełnie mnie to nie interesuje. A razem z nim, no i dlatego o tych walkoutach mówiłem. Chociaż nie, no ej, nie, no dobra paczka, bo mamy Volanda w informie, mamy Rubena Diasza, to jest naprawdę spoko paczucha. Tutaj serio nie mogę narzekać, jak na to jak nisko był pułap oceny ogólnej, to ja naprawdę jestem zadowolony. To co mogę, to sobie popodmieniam. No i będziemy mieli wreszcie dużo foderu DSBC, bo tego w ostatnim czasie naprawdę mi brakowało. No dobra, no to pora się teraz tutaj pobawić. Zatem to co było do zrobienia mamy zrobione. Oczywiście jest tutaj także pik 84+. Zatem zobaczmy, czy będzie tu coś ciekawego. Niezły plus. No to dużo chętniej otworzę paczki, bo mam nadzieję, że tam przynajmniej z tego co tutaj mamy, nie mówię o tych 86+, ale jeden walkout nam poleci, taką mam nadzieję. No i oczywiście czekamy na naszą pierwszą kartę TOC dzisiaj. Może teraz, w mega paczce TOC-a nie ma, ale jest walkout, co zawsze cieszy. Busquets, bardzo dobrze, bo przyda nam się do ikony. No i ten jeden walkout, o którym mówiłem, już mamy, więc czekamy na naszą pierwszą kartę niebieską. No tu niebiesko nie jest dobrze też nie, bo to znany i uwielbiany przez każdego gracza Ultimate Team Kramaric. No dobra, ale to już są paczki, które naprawdę budzą emocje. Zawiera dwóch złotych piłkarzy o ocenie 8, 6 lub wyżej, więc liczę, że może będzie tutaj wreszcie jakaś karta niebieska. No i jest! Okej, Sangare! Spoko, może być. 92 oceny ogólnej, fajne staty, ale u mnie nie ma zawodnika, którego Iworyjczyk wygryzł bez podstawowej jedenastki. Zobaczmy sobie drugiego piłkarza. Spoko, ale już trzymając się w tym klimacie Eredivisie, to co, może teraz Holandia, Ajax i Gravenberg? Jest na to szansa? Okej, dobra, jest Ajax, nie ma Holandii, ale bałem się, że to będzie ten sam zawodnik po raz drugi. Tak się nie dzieje, no i mamy znowu powyżej 90 i 88. Dwie znakomite moim zdaniem paczki i swoją drogą TSBC.
całkiem się opłaca. Cztery karty jako foder i to takie już naprawdę przyjemne overallowo. To jest coś, co bardzo mnie cieszy, a tu Isak. Najgorsze jest tylko to, jak o tym myślę i o tych ikonach Moments, że tutaj coraz mniej miejsca na upgrade'y, bo takim piłkarzem, którego mógłbym, wiecie, tak z klucza powiedzieć, żebym wymienił, to może Timber, a poza tym naprawdę jestem zadowolony z tej paki, którą mamy w tym roku, no naprawdę, ale ten skład wygląda. Zresztą, czysto teoretycznie może wyglądać jeszcze lepiej, bo można posadzić na ławce Donnarumę, tutaj wrzucić czerwonego Lurisa, no i zrobić na przykład SBC od tego francuskiego środkowego obrońcy z Eredivisie, więc jest to jakiś pomysł, ale na razie niech to pozostanie sobie w ten sposób i potem będziemy myśleć, zobaczymy co poleci w paczce z ikoną. Oraz mamy przecież rozbudowę TOC Eredivisie, zatem liczę na to, że może tutaj ten Gravenberg albo Timber byłoby fajnie. Mam nadzieję, że będzie to paczka. A, dobra i... A, Mazraoui. To nie jest zła karta. Wręcz przeciwnie, ale po prostu mnie prawa strona, no to może być albo Carlos Alberto, albo przede wszystkim Cafu Moments, więc jakby on był lewym obrońcą, to bym naprawdę był zadowolony, bo tam jestem w stanie sobie poprzestawiać, a tak to no nie dla mnie, no. 20 koła kosztuje? No, troszkę więcej niż 20k, zatem w moim przypadku będzie to raczej foder i nic więcej. No dobra, no i zanim przejdziemy do ikony, jeszcze stwierdziłem, że zrobię te piki, żeby zobaczyć, czy będą one dla mnie szczęśliwe, tak jak zwykle bywają, bo co jakiś czas wpada mi tu Messi, czy inny Robert Lewandowski, ale na razie przyznać muszę, że te, no tak średniawka. I to taka naprawdę, jakby to nie moje konto było, ale spokojnie, mamy jeszcze dwa, więc może coś się... Okej. No... No nie najlepiej. Zróbmy wreszcie to SBC o ikonę. Zaczynamy oczywiście od tego, co najbardziej boli. Minimum 88, ale ja tutaj mam asa w rękawie, a ten as to Loris 95, więc no brzmi nieźle. Zatem SBC 88 mamy zrobione. No i czas jeszcze na dwa. Choć oczywiście zawsze po drodze może polecieć nam coś dobrego z paczki. Mamy tocy. Ale żeby trafić Totsa, trzeba trafić chociaż Walkout, a ja trafiam Ferrana Torresa. Kolejny element mamy wykonany, zatem zostaje nam tylko jedna składowa i zaraz przekonamy się, czy po raz kolejny paczka z ikoną Moments to jest to? Przekonujemy się także o tym, że te paczki tym razem nie są dobre, bo ostatnio posypało nieźle. Ale to, co najważniejsze, liczę na to, że szczęście będzie mi sprzyjało w tej głównej, w tej najważniejszej paczce. Ja nie będę was oszukiwał, gdybym trafił Roberto Carlosa Moments na lewą obronę, to byłbym, no, spełniony. Okej, zatem to już ostatni element, no i możemy przejść do paczki. To, co mnie cieszy bardzo mocno, to ani końca nie musiałem wydać na żadne z tych SBC, więc... Jestem, a nie, przepraszam, wydałem 1000 monet gdzieś po drodze na jednego hiszpańskiego obrońcę przy którymś z tych SBC tocowych, ale poza tym wszystko za karty z klubu. To jest dla mnie istotne, jest to miła odmiana, biorąc pod uwagę to, ile ostatnio tych końców zostało zeżartych. Teraz trafiamy coś, co przyda nam się do kolejnego SBC, bo jest to Fekir, więc 84 w czasie toców ma znaczenie. Ale teraz czas na paczkę, historię, ikon, zatem już tradycyjnie. Monitor zgaszony i paczka leci. To co, flaga Brazylii i Pelé na przykład? Nie obraziłbym się? Ronaldo Moments? Ronaldinho Gaucho? Ale czuję, że tym razem to szczęście to nie będzie dla mnie. Niestety mam złe przeczucia. Chcę być pozytywnym kozą, ale mam złe przeczucia. Ostatnio szukaliśmy po pozycji, dziś poszukamy sobie po narodowościach, ale zrobię tak, że jeżeli nie będzie w głównych narodowościach, to wtedy poszukamy po pozycji. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne, zatem Argentyna to absolutnie poza może Zanettim, ale w sumie Zanettiego też nie chcę. Nie ma nikogo, kogo bym chciał i nie mamy argentyńskiej ikony. No to co? Z Brazylii wiemy, że nam wyskoczą, ale może wśród nich będzie ktoś nowy? Nie ma, musiałem się skoncentrować. Nie ma nikogo, kogo bym chciał z Anglii, więc mam nadzieję, że nam tu nic nie wyskoczy. Nie wyskakuje. No Thierry Henry nie byłby zły. Tu wiemy po raz kolejny, że coś nam się pokaże, więc na to trzeba być gotowym. I pokazuje się Zidane! Jezus Maria! Znowu nie jestem gotowy na to, co ja trafiam. W sensie, ja sobie tak na spokojnie, że tutaj Vieira i że Vieira nam nie wyskoczy. Ja naprawdę...
Jezus Maria, ja naprawdę byłem przekonany, że tu będzie jakiś litmanen. Jakiś... Nie, no w tym składzie tu zrobimy parę zmian. Wiecie, tutaj na brameczkę wrzucę sobie Lorisa, którego trafiłem, a tutaj do pomocy wrzucę sobie Zidana, którego trafiłem. To już jest za dużo, nie? To ja już nie wiem, co mam powiedzieć. Może tylko to, że aż się prosi, żeby za tego Timbera dać złotego Kimpembe.